Dzień dobry. Dzisiaj ostatnia, czwarta gwiazda w znaku barana. One nie są tak równomiernie rozłożone. W niektórych znakach jest ich ponad 10 nawet, a w niektórych jedna albo dwie. Ta w baranie w tej chwili są cztery i ta nazywa się Baten Kaitos i obecnie leży mniej więcej w miejscu 22 stopnie i 20 minut barana. A jeżeli chodzi o koniunkcję z urodzeniowym słońcem, to dotyczy osób urodzonych mniej więcej 20-22 kwietnia. Natura tej gwiazdy też jest podobna do Saturna, więc znowu wyzwala tutaj z kolei bardziej ostrożność, też może oznaczać samotność i taką nawet trochę izolację z chęci danej osoby. Ta samotność nie jest wymuszona bardziej przez okoliczności zewnętrzne, tylko przez to, że osoba za bardzo nie chce przebywać z innymi ludźmi. To jest właśnie takie ciekawe, bo mówimy o baranie, tak? O ludziach w znaku barana, no spodziewamy się po nich zupełnie czego innego. Spodziewamy się po nich wulkanu energii, jakiejś takiej wszechobecności, a tutaj mamy człowieka, który nagle nijak nie przystaje do tego archetypu barana. No i wtedy wszyscy mówią, no astrologia jest do bani, nie działa, no bo ten tutaj jest baran, a zachowuje się jak koziorożec. No tak, właśnie dlatego, że sam znak zodiaku nawet o naszym charakterze wcale nie mówi tak wiele. Wracając do gwiazdy, no też ludzie, którzy mają ją w koniunkcji ze Słońcem, względnie innym ważnym punktem urodzeniowym, mogą dość często popadać, albo dość często, albo nawet niezbyt często, ale wtedy w głębokie depresje. No bo ta samotność, takie przygnębienie, w zasadzie wewnętrzne, no nie pomaga im różowo patrzeć na świat. Jeżeli chodzi o koniunkcję tej gwiazdy ze Słońcem samą w sobie, daje ona taką naprawdę wyjątkową siłę woli, co tutaj z baranem nam koresponduje, taką skrajną konsekwencję, znaczy tak po trupach do celu się mówi, tak? To jest osoba, która zrobi wszystko dla osiągnięcia celu i nawet nie będzie się zastanawiała, jakie koszty to poniesie. Szczególnie wtedy, kiedy nie ma pozytywnych aspektów. Nawet jak nie ma za bardzo negatywnych, to już samo to połączenie jest dość mocne. Teraz jeszcze pójdziemy dalej do charakterystyki dekanatu i tak dalej, i tak dalej. Wtedy trzeba brać pod uwagę całokształt, tak? Ale sama koniunkcja daje już nawet tak skrajne sytuacje. Taka osoba ma zmienny los. Może zostać uwięziona, a może zostać wyniesiona. To jest dość nieprzewidywalne, a też dużo zależy od aspektów i od miejsca, gdzie ta konstelacja, w którym domu się znajduje. I teraz tak, dekanat jest tutaj trzeci, tak, bo to jest 22 stopnie, czyli ten odcinek między 20 a 30 stopni i słońce urodzeniowe w dekanacie trzecim w ogóle oznacza dużą namiętność, ale też już sporą wrażliwość. Taką radość i zabawę. Człowiek lubi się bawić, lubi, żeby było wesoło. Nawet jeżeli to jest takie powierzchowne, bo zwykle tak właśnie jest. Ma taki człowiek dość bystry umysł, jest sprawiedliwy. Jest też czuły, interesuje się tematyką taką społeczną, znowu nauką, kulturą, sztuką i taką mistyką, tak? Wszystkim, co jest tajemnicze, to też taką osobę będzie pociągało. Przy negatywnych aspektach osoba jest impulsywna i ma generalnie dość mało szczęścia w życiu. Dziedzinę, której dotyczy ten opis, najbardziej wskaże dom Jowisza, który jest władcą tego dekanatu. I piąta piątka, bo tam będzie nasza gwiazda, tak, 22,5 w okresie, w miejscu między 20 a 25 stopni. Jeżeli ktoś tam ma słońce w ogóle w tym całym 5 stopniach, no to jest to osoba dość porywcza, kłótliwa i uparta. W każdym razie przy aspektach, które aktywizują słońce, to na pewno bardziej się przejawia. I teraz stopnie, które dotyczą gwiazdy. Ona dzisiaj jest w 22, ale znowu żyją jeszcze ludzie, którzy mieli ją w 21 stopniu, więc też będziemy mówić o stopniu 21. Ktoś, kto tam ma słońce urodzeniowe, względnie inny ważny element horoskopu, jest raczej melancholijny, niezdecydowany, taki marzyciel z głową w chmurach,
Ale też z drugiej strony ta jego wyobraźnia sięga dość głęboko i on sobie wyobraża, że jego stać na wszystko, w sensie takim stać, że może zrobić wszystko. Także jest taki, że jego jest tak ambitny, że mu się wydaje, że wszystko może. No tak trochę, tak mu się bardziej wydaje. Może mieć taka osoba talent artystyczny, tą wyobraźnię by wtedy zutylizowała w taki pozytywniejszy sposób. Jest generalnie pozytywną jednostką, w sensie takim, że widzi wszystko na różowo, no bo skoro siebie takiego wielkiego, to generalnie wszystko takie fajne, dobre widzi. Interesuje się nauką i sztuką. A jeżeli tam ma negatywne stopnie, to negatywne aspekty, to miejsce albo Mars, który jest władcą tego stopnia, no to wtedy osoba staje się znowu bezwolna, niekonsekwentna, leniwa, ale też obwinia wszystkich dookoła za swoje niepowodzenia, a zwykle sam sobie je funduje, no bo jest leniwy, bo niedbały, bo niepunktualny, nie wiem, nierzetelny, ale wszyscy winni, tylko nie on. I jedynie wtedy, kiedy w tym miejscu Słońce jest w tym stopniu z koniunkcją z naszą gwiazdą Baten Kaitos, takiej osobie grozi znowu niebezpieczeństwo związane z wodą. Natomiast jeśli tej gwiazdy już w momencie urodzenia tam nie ma, no to już tego niebezpieczeństwa też nie ma. I stopień 22 oznacza Słońce w tym stopniu, albo inny ważny element horoskopu, oznacza samoświadomość, samozadowolenie, talent muzyczny, pociąg do rzeczy dziwnych, niespotykanych, wyjątkowych, ale przy braku pozytywnych aspektów, nawet nie przy obecności samych negatywnych, to już jest miejsce autodestrukcji i takiego wprowadzania chaosu w życie swoje i innych, czasem nawet prowadzi do samobójstwa, no bo autodestrukcja zwykle tym się kończy. Jeżeli chodzi o jeszcze sytuację taką, że są negatywne aspekty wtedy, no to taka osoba znowu staje się obłudna, bezwolna, jest takim pasożytem, który żyje na koszt innych bardzo chętnie i nie przeszkadza mu to w ogóle wcale. Jemu z kolei grozi niebezpieczeństwo związane z ogniem lub wybuchem. Dziękuję bardzo. To już wszystkie gwiazdy w znaku barana. Następne będą dotyczyły znaku byka i też będzie oczywiście nawiązanie do dekanatu w piątek i stopni Słońca w byku, tam gdzie te gwiazdy następne stałe się znajdują. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i subskrybowania kanału. Do widzenia.